Dzień dobry, zaczynamy nowy dzionek. Mamy niedzielę. Weekend to początek. Pierwszy odbiór z Lipowej, jakiś makaron na Bożego Ciała. To fajnie dostawa na Kazimierz. Mam nadzieję, że tam już bez problemu wpadnie kolejny. Oj, opoki. Aż mam tak ręce zjarane. Że ja nie wiem, czy nie wypadałoby w jakiś filtr zainwestować. Smarować łapska. Dobry, to u was? Inna pasta? Ok, dzięki. Dzień dobry. Volt 672. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Karcicho też mam dobrze zjarane. Szelki od tej kamery czuję, jak mi się ocierają. No właśnie, bo ja nową apkę do nawigacji wrzuciłem. Jakąś Here Go czy coś takiego. Sprawdźmy, jak to będzie działać. Przenosi mnie do strony internetowej, z której mogę ze sklepu ściągnąć aplikację. A przecież ja mam już ściągniętą. No, to lepiej będę dwoma rękami trzymał kierownicę, bo byłbym skończony do końca życia, jakbym w to uderzył i choć delikatnie zarysował. Bożego Ciała 3. Co bym tu nie chciał mieć tu stawy. Dzień dobry, jestem na miejscu pod drzwiami. Please open door. Mój angielski jest zajebisty. Dzień dobry. Proszę. Do widzenia. Lody starowiśmy. Co, tak bez kolejki wejdę?
dobry, czy Volt 390 od Modu? Volt 390. Nie tutaj? Pomyślałbyś? No co, jeszcze zamknięte. A, to otwarte macie. Ja mam 390 V. Dobra. Super, dziękuję. Teraz jakiś błąd wyskakuje, nie mogę potwierdzić odbioru. Napisałem do supportu, to mi to oni potwierdzą. Dobra, poszło. Jedziemy na Grzeguszki. No muszę powiedzieć, że ten support w Wolcie działa ekspresowo. Ledwie to skończyłem pisać wiadomość, a już odpowiedź. To się mnie podoba. Fajnie te lody chłodzą plecy. Ten adres. Ja miałem iść pod ósemkę. Hello? Globo, Volt. Również, do widzenia. Znowu pojechałem dookoła, bo mogłem jechać tędy. Zresztą, kiedy ja nie jeżdżę dookoła? Ech, Wolcik, taki rzecz jest fajny, ale te przestoje to mnie tak irytują. Ja sobie chyba muszę wejść w aplikację do zamawiania Volta. Sprawdzić, co można zamówić i wtedy kręcić się w okolicach sklepów, skąd można coś zamówić. Może tu, gdzie ja się plątam, to wszystko pozamykane dzisiaj. Coś jest. Maczek z Kazimierza. Nawiślany. Okej. Okay. Szkoda, że zaoszczędzili. Ale ile można więcej dostać za przejechanie niecałego kilometra.
w Glovo i tak bym dostał 7,40. No, już stewardzik wali. W kolejkę się wpieprzy. McNuggets, duże frytki, ciastko jabłkowe. Nie ma picia. No i git. Dzień dobry. 702. No nie mówiłam 3 sosy. Już sekundę panu daję. Okej. Okay. Weźmy 4 sosy barbecue. Dziękuję bardzo. Mam. Dziękuję. Do widzenia. Kryzys, tak? Też mam kryzys. Coś mi nie idzie. Na wolcie mi nie idzie w ogóle. Na Glovo się nie da jeździć, bo wszystkie bloki pozajmowane. Ja nie wiem, czy przez to, że zmieniłem ustawienie tej kamery, to czy ona przez to się nie grzeje bardziej. Na słabsze chłodzenie. Dzięki. Proszę bardzo, gdzie będzie klatka B? Bo tu jest A, tam jest C, D. A B to może od tamtej strony za oko. A B nie jest tam? Właśnie tu jest C, D. Tu jest A B znikł. To musi pan objechać ten blok tak i w prawo i tam jest jeszcze jedna klatka. Dobra, dobra, dzięki. Przygody przy zamówieniach za 8 zł. Dostajesz 8, a tracisz na to godzinę. Coś cię zawsze wykrzaczy. Dzień dobry. Dziękuję. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra, KFC z Kazimierza. Same króciaki teraz będą. O 8 po 10 zł. Ja potrzebuję konkretnych kwot. O, jakie Lambo jedzie. Ciekawe, czy to pan Kamil. 314 V? 314. 14. 314. Bardzo dziękuję. Tu czy nie tu? Też nie tu. Dzień dobry.
Dziękuję. Dlatego ja wolę dłuższe dystanse, mniej tych zamówień, mniej się nalatać, mniej się nawkurzać przy szukaniu tych wszystkich klatek. Bo wziąć, jechać, zrobić dwa razy mniej, ale dłuższych. Harcowy komórki. Liście. Wszystko? Jak nie ma zamówień, to można sobie piwko kupić i zabrać do domu. Niech się chłodzi na powrót. To jest myśl. To jest bardzo dobry pomysł. Dobra, idę kupić złoty trunek. Widzimy się przy zamówieniu. Jak to mówią? Promka na zimnego lecha. Kupujesz czwóreczkę, druga czwórka za 5 zł. Dałem za 8,27. Jak na żabkę, to bardzo dobra cena. Założyłem sobie tą aplikację w końcu. A ciągle pytają. No i mam tą aplikację założoną. A ona się pyta czy mam aplikację. Ja mówię, że nie. Tak już z przyzwyczajenia. Ale jakby mi powiedziała, że ta promocja obowiązuje tylko za aplikację, to sobie szybciutko przypomniał. Kurde, no z tym Woltem to jest tak, że teraz na te zamówienia wpadają. Z każdą minutą mi się coraz mniej chce jeździć. Jak już postanowię, że przejdę do domu, bo w dupie to mam, to zacznie wpadać jedno za drugim. Jak ostatnio było, wyjeździłem prawie całą baterię bez zamówień. I później na oparach jeździłem. Po ostatnim zamówieniu wracałem bez baterii do domu. Jadę. A jak nie, to polecimy tak jak wczoraj. Do góry. Pańską i pod Bonarkę może. Nawet nie patrzę, ile ja tam zarobiłem, bo to mnie jeszcze bardziej zdemotywuje. Podejrzewam, że wielki CH. No dobra, zobaczmy, co w tym Wolcie jest otwarte. Gdybym taki na przykład był kupujący. Starbucks, Domino Pizza, Meat House, McDonald's, British Kebab na Kalwaryjskiej, Krowa Mać Burger. Późny obiad, Nolio, to trzeba by na Krakowską jechać, kreska mąki nadwiślańska. Bonarka Pasibus, Berlin Doner Kebab, Kebab Ubuły. No to zaraz będziemy koło Kebaba Ubuły, ale... No jest, Bonarka, Pasibus. Kolejał pierwszy.
Nie, ja mam Volta 435. Super, dziękuję. Widzenia. Nie bardzo wiem, gdzie mam jechać z tym zamówieniem. Ale mam odbiór z szafrana Panda Sushi jeszcze jedno. Więc raczej chyba gdzieś po drodze będzie. Tak jak mówiłem, jak się chce zarobić, to trzeba brać. Co to za impreza? Dobra, jest Panda. Dobry, 823 volt. Proszę. Dzięki. Dobra, dostawa na ulicę Szczygła. To jest Płaszów. Dziadek, trzymaj się prawej strony. Co to, ksiądz na hulajnodze? No nie. To nie ksiądz. Już myślałem, że mamy krakowskiego ojca Mateusza. Co jest? Ktoś chce obrotowy fotel przyniósł na telewizyjną. I se siedzi. Tak patrzę, to w ogóle żaden wiatr nie wieje, żeby ją chłodzić. Dlatego ona mi się wyłącza. No, proszę panią, no, co pani robisz? Teraz momencik, bo mam dwa. Do pani miało być sushi, nie? Proszę bardzo. Tak, dziękuję. Do widzenia. Pierwsze zamówienie miałem ten pasibus tam do pana Piotra, a tu pojechałem jeszcze po sushi dodatkowo tutaj dla pani i jeszcze pani pierwsza dostała swoje zamówienie, a do pana Piotra mam już spóźnienia 6 minut. Jak nie będziesz brał, to nie zarobisz. Niestety. O, wiewióra. Siemano mała. Dzień dobry. Proszę. Dzięki, do widzenia. No i dobra, to było fajne, podobało mi się. Dawaj ze dwa takie jeszcze i mogę iść do domu. Maczek, dasz, nie dasz? No nie bądź taki, daj. Ciekawe, czy ma alarm. No bez baterii tam daleko nie pojechał.
Byłem właśnie u Dextera, dał mi się przejechać surunkiem. Kurde, no fajne to. Może kiedyś będzie mnie stać, to sobie kupię. Odbiór mam z estońskiej. Jakaś restauracja pod dębem. Ja nie wiem, czy to nie będzie już jedno z ostatnich zamówień. Może przedostatnie, bo bateria mi się kończy. To jest jakaś nie restauracja, tylko food truck. Chyba w lesie. W lesie, w parku. Gdzie ja tu mam jechać? Nie wiem. No tutaj, ja pierdzielę. Okay. Paragonik w środku jest. Dziękuję. Do widzenia. A ci dalej, bajerka. Przy piwku na fotelku obrotowym. Dziadki są dobre.